Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy poranne wydanie Informacji Dnia. Zapraszam. Politycy debatowali dziś w nocy o projekcie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, a ten popiera Prawo i Sprawiedliwość. Kluby PO i PSL złożyły wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. O ich losie zadecydują dziś posłowie w porannym bloku głosowań. Ustawa stanowi konieczny krok w powierzeniu mediom misji narodowej. Mają one nie tylko pozyskiwać i rozpowszechniać rzetelne informacje, czy kultywować tradycje narodowe oraz wartości patriotyczne i humanistyczne, będą spełniać również inne zadania. Przyczynianie się do zaspokajania duchowych potrzeb słuchaczy i widzów, rozbudzanie i zaspokajanie ich wszechstronnych zainteresowań, upowszechnianie dorobku polskiej i światowej nauki i twórczości artystycznej, a także popularyzowanie różnych form obywatelskiej aktywności, ułatwianie dostępu do obiektywnej informacji oraz tworzenie warunków pluralistycznej debaty o sprawach publicznych. Wyliczała poseł Barbara Bubula. Projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych znosi podległość władz Telewizji Polskiej, Polskiego Radia wobec ministra skarbu, co wprowadziła tak zwana mała nowela medialna z grudnia ubiegłego roku, która stracić ma moc 30 czerwca. Tworzona jest Rada Mediów Narodowych, która ma liczyć 5 członków, 3 powoływanych przez Sejm i 2 przez prezydenta, spośród kandydatów wskazanych przez opozycyjne kluby parlamentarne, mówi poseł Elżbieta Kruk. Utworzenie Rady Mediów Narodowych jako kadencyjnego, w pełni niezależnego od władzy wykonawczej i politycznie pluralistycznego gremium, które będzie dokonywać czynności prawnych dotyczących ustroju i składu osobowego organów jednostek publicznej radiofonii i telewizji, mając na względzie rzetelne wypełnianie przez nie ich ustawowych zadań oraz ochronę ich samodzielności redakcyjnej i niezależności od władzy wykonawczej pod względem treści i formy przekazów. Reforma ma doprowadzić do dobrego zarządzania i finansowania mediów publicznych, wskazywała poseł Barbara Bubula. Klub Prawa i Sprawiedliwości jest zdeterminowany także, by doprowadzić po raz pierwszy po 89 roku do właściwego, wysokiego finansowania mediów narodowych ze środków publicznych. Tak, by opisana w ustawie misja była należycie finansowana, bez presji komercyjnej i konieczności rywalizacji o widzów z mediami prywatnymi przy pomocy niskiej jakości produkcji telewizyjnej. Poseł Iwona Śledzińska-Katarasińska krytykowała projekt o Radzie Mediów Narodowych. Jak rozumiem, nic się nie zmieniło i w dalszym ciągu czynni politycy mogą być członkami tej rady, więc rozumiem, że to jest piękna ustawa dla koleżanek i kolegów posłów. No i łaskawość, pan prezydent ma powołać przedstawicieli 2 klubów opozycyjnych. Klub Kukiz15 krytykował natomiast nocny tryb prac nad projektem. Dobrego prawa nie pisze się na kolanie i nie uchwala nocą. Tylko tyle mam do powiedzenia. 5 minut to jest zdecydowanie za dużo. Dziękuję. Reforma mediów autorstwa Prawa i Sprawiedliwości to między innymi upolityczniony i paternalistyczny model mediów publicznych, mówił z sejmowej mównicy Jan Dworak, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Obecny projekt prezentuje wizję zmian daleko bardziej oszczędną, bez ideologicznych pomysłów, które, jestem o tym przekonany, jak wielu innych obserwatorów, doprowadziłyby do trudnych do przewidzenia skutków, ale na pewno do zamieszania, a może chaosu w mediach publicznych. Tymczasem wyraz na upolitycznienie mediów dał nie kto inny jak sam Jan Dworak, kiedy to Polacy upominali się o należne miejsce na platformie cyfrowej Telewizji Trwam. Wówczas przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zdawał się być głuchy na wołanie Polaków i odmawiał przyznania katolickiej stacji miejsca na multipleksie. Posłowie mają dziś także powołać nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego. Ma także odbyć się głosowanie nad wnioskami o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektów Prawa i Sprawiedliwości oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości przedstawił poseł Stanisław Piotrowicz. W zakresie właściwości i ustroju Trybunału Konstytucyjnego projektowana ustawa charakteryzuje go jako organ władzy sądowniczej i określa jego kompetencje
odwołując się do zakresu wskazanego w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jak podkreślił poseł sprawozdawca, projekt ustawy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno Komisji Weneckiej, jak i Komisji Europejskiej. Orzeczenia mają zapadać zwykłą większością głosów, ale w pełnym składzie, czyli co najmniej 11 sędziów. Przepis stanowi, że w skład Trybunału Konstytucyjnego wchodzi 15 sędziów, co jest pochodną norm konstytucyjnych. Kadencja sędziów wynosi 9 lat. Artykuł 5 projektowanej ustawy określa też kwalifikacje kandydata na sędziego, które doprecyzowują konstytucyjne sformułowanie, że są oni wybierani spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą. Swój projekt ustawy złożyło także Polskie Stronnictwo Ludowe. Ludowcy chcą, by zarówno 3 sędziów wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji, jak i kolejnych 3 wybranych w tej kadencji przeszło w stan spoczynku. Niektórzy uznają wybór sędziów, niektórzy 3, 6, różne liczby padają. Trzeba doprowadzić do tego, że 6 sędziów, 3 wybranych w poprzedniej kadencji, jak również ta 3 wybrana w tej kadencji Sejmu, mogła przejść w stan spoczynku lub dobrowolnie zrezygnować. To jest takie wspólne wyjście do przodu. Do dalszych prac w komisji skierowany został projekt ustawy tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Prawo i Sprawiedliwość odeszło od praktyki odrzucania obywatelskich projektów, z czego znana była koalicja PO-PSL. To z pewnością mało komfortowa sytuacja dla lidera Platformy Grzegorza Schetyny. Ta dzisiejsza debata to był, tak jak w pigułce pokazaliście, jakie są wasze prawdziwe intencje. Bo najpierw tych ludzi, tych Polaków, których zaprasza KOT na imprezy, na demonstracje. Najpierw ich wyzywacie od komunistów i złodziei, potem nazywacie ich, nas, drugim sortem, a dzisiaj zasłaniacie się projektem obywatelskim. Na żaden kompromis nie godzi się również Nowoczesna. Razem z Platformą Obywatelską pokazuje, że jest opozycją totalną. Problem polega na tym, że pani premier nie publikuje wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego Klub Nowoczesnej będzie dzisiaj głosował za odrzuceniem zarówno ustawy PiS, PSL. Apeluje do polityków PiSu. Proszę opublikować wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Przyjąć ślubowanie od 3 prawidłowo wybranych sędziów. Dziś Komisja Wenecka ma zostać poinformowana o postępach w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Nie chcemy dzielenia Europy na wschodnią i zachodnią. Chcemy też utrzymać Unię Europejską w całości. To przesłanie płynące ze spotkania marszałka Sejmu Stanisława Karczewskiego z ministrem spraw zagranicznych Czech. W czasie naszej rozmowy stwierdziliśmy, że nasze stanowiska są bardzo zbieżne i że nadal będziemy mogli wzmacniać Grupę Wyszehradzką. Również zgodziliśmy się, że chcemy zobaczyć jak najlepszą grę i jak najlepsze wyniki naszych reprezentacji na Euro 2016 we Francji. Szczyt NATO, który odbędzie się w Warszawie, jest troską i Polski, i również wszystkich członków Grupy Wyszehradzkiej. Rozmawialiśmy również o naszym stosunku do polityki, w stosunku do migracji. Mówiliśmy o kwotach, mówiliśmy o karach, które są dla nas nie do przyjęcia, podobnie jak dla strony czeskiej, polskiej, ale również i dla wszystkich krajów Grupy Wyszehradzkiej. Dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Polacy będą kibicować biało-czerwonym. Na sukces liczą także Francuzi. Niestety wielkie sportowe święto odbywa się w atmosferze licznych protestów, a także obaw o bezpieczeństwo. Atmosferę mistrzostw powoli widać już na ulicach Paryża. Nie odczuwam jeszcze początku tego wszystkiego, ale mam na sobie koszulkę Francji od kilku dni, choć nie widziałem ich jeszcze wielu na ulicach. Możemy natomiast zobaczyć flagi Euro 2016, a także obcokrajowców z Polski, Albanii czy Belgii, którzy przybyli do Francji. Mecz gospodarzy z Rumunią zainauguruje Mistrzostwa Europy. Początek o godzinie 21 czasu polskiego. Francuzi dwukrotnie sięgali po tytuł najlepszej reprezentacji starego kontynentu. Ostatnio w 2000 roku.
roku. Mimo to nie czują się faworytami rozgrywek. Szczerze mówiąc, nie czujemy się jak faworyci. Myślę, że jeszcze nic ku temu nie zrobiliśmy. Nic nie udowodniliśmy w porównaniu do takich zespołów jak Hiszpania czy Niemcy, mistrzowie Europy i mistrzowie świata. Na swoje szanse liczy także Polska. Trener Adam Nawałka nie krył zadowolenia z przygotowań do turnieju. Jesteśmy drużyną, która zna swoją siłę, która wie, do czego dąży, i te przygotowania, tym bardziej bardzo udane, potwierdziły to, że z pewnością przystąpimy optymalnie. Mistrzostwa Europy we Francji to duże wyzwanie organizacyjne i nie chodzi tu tylko o przygotowanie infrastruktury piłkarskiej, ale przede wszystkim o zapewnienie bezpieczeństwa. W kraju nad Sekwaną nadal istnieje ogromna obawa przed zamachami terrorystycznymi. Jak widzieliśmy po zamachach w Paryżu i Brukseli, modus operandi, do których uciekają się zamachowcy, znacznie się zmieniły. Jak widzieliśmy 13 listopada, pierwszy raz na francuskiej ziemi ataku dokonano z wykorzystaniem pasa wybuchowego. Mimo to francuskie służby bezpieczeństwa zapewniają, że wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Podczas Euro 2016 będziemy zmobilizowani, ponieważ odpowiadamy zarówno za bezpieczeństwo na stadionach i w strefach kibica, a także w hotelach i ośrodkach sportu, które będą wykorzystywane przez zespoły uczestniczące w tej międzynarodowej imprezie. Kolejny problem, z jakim będą musieli zmagać się kibice, są utrudnienia niemal w każdej sferze funkcjonowania francuskiego państwa. Na pewno trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, wsiadając do środków komunikacji. Zaskoczeniem nie mogą być także zalegające na ulicach śmieci. To za sprawą masowych strajków związanych z planowaną nowelizacją prawa pracy. Rząd obiecał wiele rzeczy, ale nie dotrzymuje swoich obietnic, więc to normalne, że ludzie są źli. Jednocześnie łamią oni prawa pracy, co oznacza, że wszyscy pracownicy i emeryci są na nich naprawdę źli. Strajk pracowników francuskich kolei państwowych trwa od 10 dni. Pracownicy oczyszczalni śmieci rozpoczęli go w środę, a w pierwszym tygodniu mistrzostw pracę zawieszą piloci linii Air France. I to już wszystko w porannym wydaniu Informacji Dnia. Życzę Państwu miłego dnia i zapraszam ponownie o godzinie 10. Do zobaczenia. Szczęść Boże, Iwona Kowalska. Zapraszam na prognozę pogody. Nad środkowo-zachodnią i wschodnią Europą układy wysokiego ciśnienia. Nad pozostałym obszarem niże z frontami atmosferycznymi. Polska znajdzie się pod wpływem niżu i kolejnych frontów atmosferycznych. Dziś nad Wyspami Brytyjskimi, Skandynawią, wschodzie i południu deszcz i lokalne burze. Na pozostałym obszarze pogodnie. Najniższa temperatura w Moskwie około 17 stopni, a najcieplej w Madrycie aż 32 stopnie. I przejdźmy do mapy naszego kraju. W północnych, środkowych, południowych i wschodnich regionach przelotny deszcz. Na zachodzie małe i umiarkowane zachmurzenie. Na Mazurach lokalne burze. Na termometrach od 17 stopni w Szczecinie do 22 stopni w Warszawie, Lublinie i w Rzeszowie. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie rosnąć i wyniesie około 1007 hektopaskali. A teraz prognoza pogody dla poszczególnych regionów. Zapraszam.